Naprawdę było super, bardzo fajny rajd. Trudne odcinki, jakby wiadomo, jechaliśmy Rościszów Walim, znamy go, tak jak większość zawodników, za to ten drugi OS Turbo był bardzo wymagający, z wieloma ciężkimi sekcjami, też warunki były nieprzewidywalne. Druga pętla, spadł deszcz, jakieś tam, wiesz, zamieszania oponiarskie, ale może nie do końca trafiliśmy, ale trafiliśmy nieźle. No jesteśmy naprawdę zadowoleni. No tempo było fajne od początku. Zakończyliśmy też mocnym czasem. Teraz tam weszła nam kara, ale to już tam nieważne. Bardzo zadowoleni, super, super trening przed rajdem Śląska. Kultowy Rościszów, Walim, ale Turbo pokazał swoje oblicze. Tam, gdzie ci wszyscy, no bo, dobra, nie wszyscy, ale większość zawodników, których mamy u siebie na rally.pl.com, mieli problem na tym zakręcie. Jak ty na tym zakręcie? Jak ci się udało? Też miałeś jakieś ratowanie, czy spokojnie? Bo on był taki zdradziecki z syfem. Który? Który zakręt? To był taki prawy, gdzie Kwiatkowski wypadł. Nie wiem, czy widziałem. Tak, wiem. No, inaczej, mieliśmy to opisane z błotem. Wiedziałem, że po prostu trzeba to odpuścić i przejechać i nie było tam problemów, ale też jakby nie wnosiłem tam zbyt dużej prędkości, żeby po prostu nie ryzykować i moim zdaniem tak to trzeba było przejechać. Tutaj rywalizacja z tatą i z Patrykiem, ale nie było szansy do ciebie, jeżeli chodzi o wynik. Wszystkie OS-y wygrane. Fajnie się ciebie oglądało na kostce walimskiej. Tak, no właśnie ta kostka, kurczę, fajnie coś tam się próbowałem podciąć trochę wcześniej, no super tam to kleiło, fajnie. No jeśli chodzi o Patryka i tatę, no ogólnie jestem mega zadowolony, tata trzecie miejsce, wygrał tytuł, także super, należy mu się. A Patryk też, kurde, super miejsce na Rościszowie, też potrafił tam naprawdę bardzo szybko pojechać, bo tam ostatni, wydaje mi się, Rościszów, tam była różnica 8 sekund, a już my szliśmy ogniem, oni szli ogniem i takie dobre porównanie było, więc super, fajnie to wyglądało. Fajny test przed Śląskiem też, nie? Co prawda chyba nieco inne odcinki specjalne, no ale zawsze te kilometry najechane to jest coś. Jasne. Tak jak mówisz, może te odcinki nie są jakoś bardzo zbliżone, ale na pewno sekcje będą podobne. Na pewno fajnie, że też nam ten deszcz spadł, było trochę błota, to zawsze też jest trening w innych warunkach niż zwykle, także uważam, że jesteśmy naprawdę fajnie przygotowani teraz na rajd Śląska, a tam musimy cisnąć.